Cześć. Przygotowałem dla was krótkie omówienie najważniejszych serwisów streamingowych w Polsce. Zapraszam na odcinek. W poprzednich moich odcinkach dokonałem analizy dwóch najbardziej popularnych w Polsce serwisów streamingowych, czyli Tidal i Spotify. W przypadku Tidal chodziło o wierność względem pliku źródłowego 16 bit 44.1 kHz, a dzisiaj chciałem pochylić się nad resztą popularnych serwisów streamingowych w szczególności tych, które reklamują się jako serwisy, które oferują jakość bezstratną. I głównie mam na myśli takie serwisy jak Apple Music, Deezer i Amazing Music. W zestawieniu uwzględniłem jeszcze YouTube Music, SoundCloud i Cowboss, ale te serwisy mogę traktować tylko jako dodatkowe, ponieważ Cowboss jest niedostępny w naszej strefie geograficznej, a YouTube Music i SoundCloud są to serwisy, które strumieniują strumień stratny AAC. W tym odcinku nie będę dokonywał szczegółowej analizy, i testów różnicowych, ponieważ wykonałem te testy wcześniej, więc wiem jak to wygląda od strony technicznej. Zrobiłem takie krótkie zestawienie w tabelce, które wam zaraz pokażę na komputerze, jak tylko przejdziemy do, do, do omówienia. W przypadku wszystkich tych serwisów tak naprawdę tylko cztery oferują bezstratną jakość, które to zaraz będziemy omawiać w komputerze. Natomiast co do samych rozpiętości jakości, no są tutaj pewne różnice. W tym przypadku, akurat jeżeli chodzi o wierność płyt CD, wszystkie oferują jednakową jakość. Przejdźmy zatem do komputera pokrótce w tabelce mówię poszczególne serwisy. Przygotowałem dla Was taką tabelkę, gdzie wypisałem sobie wszystkie poszczególne serwisy streamingowe, ich podstawowe parametry w różnych opcjach. I tak, jeżeli chodzi o Spotify, no to to, co już przecież wcześniej ustaliliśmy po poprzednich moich filmikach. Jakość normalna, ta, która jest również za free, to jest 96 kilobitów na sekundę AAC. W ogóle tutaj jakość za darmo w, w Spotify to jest tak, że można ustawić ją na bardzo oszczędny tryb 24 kB, 96 kilobitów i 160 kilobitów To jest w opcji darmowej. Natomiast ta opcja płatna... Dostarcza po prostu ten tryb bardzo, bardzo wysoki 320 kb AC. Jest to maks, co można osiągnąć w Spotify. Dalej mamy Tidal. I tutaj, tak jak wcześniej ustaliliśmy, ten serwis oferuje w pełni wierną jakość 16 bit 44,1, co potwierdza test różnicowy. Tutaj dopisałem jeszcze, co oferują wersję MQA. Czyli ten flag, który przenosi maksymalnie 96 kHz. Jest to moim zdaniem maksimum, co, co jest rozsądne streamingować na ten moment, czyli w zasadzie oferuje ten serwis wszystko, czego potrzebuje wymagający słuchacz. W tych wersjach Tidal'a tańszych mamy wersję 32KB AAC, no i ostatnio również Tidal umożliwił korzystanie ze swojego serwisu za darmo, który oferuje to mniej więcej to samo, co oferuje Spotify, czyli do 160KB. AAC, czyli w zasadzie są te serwisy równorzędne. Z tą różnicą, że sama aplikacja tajdala jest znacznie ciekawsza i bardziej logiczna w obsłudze. No i co ważne, e Zawiera więcej informacji na temat twórców, jak również finansuje twórców ze swojej działalności bardziej niż Spotify, jak również inne serwisy. Tu warto się zainteresować tym tematem, ponieważ Tajdal prawdopodobnie najhojniej płaci artystom za swoją twórczość, z której też Tajdal żyje, także obopólna korzyść. Uważam, że lepiej finansować to, co przynosi korzyści po obu stronach. Kolejny serwis, który przeszedł test różnicowy, to Apple Music. Który korzysta ze swojego autorskiego kodeka ALAC Czyli Apple FLAC Ten przenosi do 192 kHz Tutaj podziękowania dla kolegi Mieszko, który wykonał dla mnie testy na systemie MacOS i systemie Core Audio Tam wszystko się zgadza, testy różnicowe przeszły bez problemu, dostałem pliki, które też udostępniłem w paczce Dla testu i porównania zarówno tej wersji HiFi Jak i tych wersji Strat Kolejny serwis Deezer No i tutaj Również test różnicowy został e, wykonany poprawnie. E, z jedną małą uwagą, Deezer na systemie Windows nie umożliwia trybu ekskluzyw w sterowniku WasAPI. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Tym bardziej, że jest to e, wymagane w przypadku bezstratnej jakości odsłuchu. Jest możliwość odsłuchiwania tylko przez standardowy hub WDM. I w przypadku, gdzie mamy niekontrolowany trupik, następuje e, wejście do pracy limitera. Który delikatnie zmienia jego szczyty. To oczywiście jest bardzo mało słyszalne, ale jednak jest. Uważam, że Deezer powinien popracować nad wersją ze sterownikami ekskluzyw do kontroli zewnętrznych sterowników DAC. Co do innych opcji, które nie są bezstratne, to, to mamy tak. Normalny 128 kb, czyli trochę wyżej niż w Spotify i bardzo wysoki jest 320 kb, czyli po prostu standard. No, odróżnia go to, że streamowany jest MP3, a nie AAC. W przypadku bezstratnego streamingu mamy po prostu kodek flag, czyli bardzo dobrze. Następny serwis Amazing Music. No, tutaj mamy tylko dwie opcje. Bardzo wysoka 320 kb. Oraz wersja HiFi. Tutaj flag streamowany do 192 kHz. I test różnicowy jako tako przeszedł z pewną uwagą. Po pierwsze, aplikacja Narzuca górny próg poziomu szczytowego na poziomie minus 6 dB, czyli nie możemy puścić na głośniki sygnału, tak jak on jest znormalizowany w, w prawdziwym pliku master, czyli do 0 dB czy tam do kilku ułamków poniżej zera. Czyli mamy na odgórne narzucenie minus 6 dB, co oczywiście nie jest złe, ale już w tym momencie dokonanie testu różnicowego jest utrudnione, ponieważ muszę dokładnie co do jednej setnej. Dopasować poziomy głośności, aby móc dokonać takiego testu różnicowego. Jako tak, test przeszedł, ale znalazłem tutaj inny poważniejszy problem. E, aplikacja na Windows, nie wiem jak w przypadku aplikacji na macOS, e, traci synchronizację, to znaczy nagrany plik e, ze streamingu po jakimś czasie przesuwa się nieco w prawo albo nieco w lewo, traci synchronizację. Jeżeli porównywać te fragmenty, te bloki, które są zsynchronizowane, e, w, w to one się różnicują dobrze, natomiast sam streaming się przesuwa albo w lewo, albo w prawo, czyli plik jest nieco obcinany, albo nieco dane są jakieś dodawane. Dziwna sprawa. Moim zdaniem jest to zwyczajnie błąd po stronie pracy aplikacji. Sam streaming z założenia jest bez, bezstratny, w związku z czym nie podejrzewam, że, że tutaj jest błąd po stronie serwerów. Następnie mamy CoBus, który jest niedostępny w naszej szerokości geograficznej, w związku z tym nie mogłem tego przetestować. Z tego, co mówi producent, aplikacja oferuje całkowicie bezstratny dźwięk, w ogóle nie oferując opcji stratnych. Także dla tych, którzy są w odpowiedniej strefie geograficznej mogą korzystać z tego serwisu, czy jest to 100% beztratne, tego nie mogłem przetestować, natomiast ufam, że, że tak jest. Kolejne serwisy, YouTube Music i SoundCloud, tutaj nie mamy opcji beztratnych, w związku z tym nie testowałem, jedynie co to pospisywałem sobie parametry i tutaj mamy porówno 256 AAC i 256 kb AAC. Taka jakość jest w zupełności wystarczająca do odsłuchu na urządzeniach mobilnych, natomiast jeżeli chodzi o systemy HiFi, no tutaj niestety już nie mamy opcji beztratnych, w związku z czym ten dźwięk jest nieco, nieco gorszy. Moim skromnym zdaniem, wszystkie aplikacje dźwiękowe powinny mieć już odgórny wymóg bycia kompatybilnym z, ze stronnikami WasAPI, czyli Windows Session Audio. API to jest taki odpowiednik Core Audio z MacOS, który już oferuje niską latencję, bezpośredni dostęp do przetwornika DAC. No i generalnie jest to też pewna alternatywa dla sterowników ASIO, które są zawsze dostarczane jako odrębne dla konkretnych przetworników i interfejsów audio na przypadku Wasapi API możemy bazować na globalnym wbudowanym system sterowników także producenci bądźcie kompatybilni z tym z tym standardem, bo jest to standard lepszy i bardziej elastyczny. Niż WDM. Jeszcze mała dygresja odnośnie narzuconego progu szczytowego minus 6 dB w systemie Amazing Music tutaj akurat sytuacja minus 6 może w pewnych wypadkach wyjść na korzyść w przypadku, kiedy na przykład nie korzystamy z tego, z tego sterownika Wasapi czyli trybu Exclusive, bo jeżeli mamy znormalizowany system na minus 6 decybeli, no muzyka jako taką nigdy nie dobije do poziomu 0, w związku z czym limiter, który jest w systemie standardowego WDM zapięty na sumie, nigdy się nie aktywuje, w związku z tym te szczyty nigdy nie będą zniekształcone, a sama normalizacja jako taką nie wpływa w żaden sposób na jakość dźwięku czy kształt dynamiki w związku z czym e, można przyjąć założenie, że pod, podkręcając 6 dB do góry na samym systemie audio, odzyskujemy tą utraconą głośność w całkowicie nienaruszonym e, streamingu. Wszystkie zgrania z Apple Music, jak również z Deezera i Amazing Music udostępniam w paczce, która będzie do pobrania razem z wszystkimi innymi poprzednio zgranymi serwisami, jak Tidal, Spotify. Dla porównania będziecie mogli sobie zrobić testy różnicowe, posłuchać sobie tych wersji jakości normalnych, wysokich między nimi. Także zapraszam do linka, który którego umieszczam zawsze pod filmami do pobrania. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne. Jak widzicie, niektóre serwisy, tak jak Tidal czy Apple Music, oferują zdecydowanie najbardziej stabilną i najlepszą. Jakość obsługi. W przypadku usługi Tidal działa ona równie dobrze na macOS jak i na Windows. Jeżeli chodzi o jakość w urządzeniach mobilnych, to tutaj niestety nie dokonywałem żadnych testów, ale z informacji, które zdążyłem znaleźć w internecie, wynika z tego, że w przypadku urządzeń Android jest tam dokonywana konwersja z 44 na 48, czyli już w tym momencie mamy jakość teoretycznie stratną. To samo pewnie dzieje się w przypadku urządzeń iPad i iPhone. Tak naprawdę jedynie całkowicie bezstratna konwersja następuje w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z odsłuchem na komputerze stacjonarnym czy też laptopie, gdzie częstotliwość próbkowania przetwornika cyfrowo-analogowego jest dokładnie taka sama jak w nagraniu. Dziwne rzeczy działy się natomiast w przypadku aplikacji Amazon Music, gdzie streamingi się rozsynchronizowywały z moim Master Wave'em, natomiast tam, gdzie ta synchronizacja zachodziła, Pliki się zerowały zgodnie z oczekiwaniami. Uznaję, że jest to błąd aplikacji, a nie błąd samego serwisu. Także tutaj mała uwaga. Natomiast Deezer jako tako nie obsługuje z trybu ekskluzyw na systemie Windows. Z tam pewnością na systemie MacOS nie będzie z tym problemu, ponieważ tam Core Audio natywnie obsługuje dostęp do przetwornika DAC. Pamiętajcie, żeby aplikacje mogły mieć bezpośredni dostęp do przetwornika DAC w systemie Windows muszą one obsługiwać ten nowszy protokół obsługi systemu dźwiękowego WASAPI czyli Windows Audio Session API to jest taki powiedzmy substytut w sterowników ASIO one, mają, one mogą bezpośrednio działać z przetwornikami, również mają bardzo niską latencję, no ale niestety na przykład Deezer tego nie potrafi, co potrafi na przykład Tidal, więc to by było chyba na tyle mam nadzieję, że ten film jak w jakiś sposób rozjaśnił Wam mniej więcej, które w tej chwili serwisy oferują jakoś bezstratną jak zwykle nie, nie testowałem plików 24-bitowych ponieważ takich nie wysyłałem do dystrybucji, być może kiedyś jak wyślę nowe produkcje do takich Serwisów, zrobię ponowne testy i sam przekonam się na własnej skórze, w jaki sposób te pliki są streamowane z powrotem do mnie przez wszystkie serwisy dzisiaj też omawiane. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, no i dzielenia się tymi informacjami w internecie. Być może ktoś inny takie informacje potrzebuje, być może ktoś inny szuka informacji i próbuje to wszystko rozpracować, a mój filmik mógłby w tym po prostu pomóc. Dziękuję i do usłyszenia ponownie w nowych odcinkach. Cześć. you